Witam cię serdecznie, a więc jesteś youtuberem i masz już swój kanał na YouTubie. W tym filmie pokażę Ci, jak dobrze, szybko i poprawnie skonfigurować wszystkie ustawienia swojego kanału, tak żeby zdobywał on więcej wyświetleń i więcej subskrybentów. A więc zaczynajmy od razu. Jeżeli jesteście na YouTubie, na stronie głównej, w prawym górnym rogu klikamy sobie na literkę na ikonkę waszego kanału, klikamy YouTube Studio i tutaj wszystko już będziemy robić. Jeżeli chcecie wgrać wasze zdjęcie profilowe na wasz kanał, banner kanału, czyli takie tło, które się pojawia w momencie kiedy ktoś wchodzi, to wszystko robimy w YouTube Studio. Wchodzimy sobie w zakładce po lewej stronie na dostosowanie. Następnie tutaj u góry klikamy na markę i tak jak widzicie, mamy możliwość wgrania naszego zdjęcia profilowego. Wymiary to minimum 98 na 98 pikseli. Klikamy prześlij. No, i tutaj wybieram z wcześniej zrobionego zdjęcia. Swoje zdjęcie, i tak jak widzicie, wszystko się zmieniło. Jeżeli kliknę opublikuj, to zdjęcie oczywiście tutaj wskakuje nam. Jeżeli natomiast chcielibyście dodać takie duże zdjęcie w tle, które tutaj się pojawia często, jak wchodzicie na jakieś kanały, to oczywiście robimy to samo w zakładce marka. Obraz baneru, klikamy prześlij. Wybieramy baner gotowe. I do projektowania banerów waszego kanału polecam wam narzędzie, które nazywa się canva.com. I do wszystkich narzędzi, które wymieniam w tym filmie, będziecie mieli linki w opisie pod filmem. Canva.com to narzędzie Częściowo darmowe, częściowo płatne, ale do tego co potrzebujecie zrobić, w zupełności Wam wystarczy. W prawym górnym rogu, jeżeli się zalogujecie, będziecie mieli ikonkę Utwórz Projekt. I tutaj wpisujemy sobie YouTube i banner kanału, to jest tak zwana grafika kanału. Tutaj w kanwie klikamy sobie, uruchamia nam się od razu szablon. A po lewej stronie mamy gotowe templaty. To, co musicie teraz zrobić, to kliknąć sobie przeciągnąć tutaj. Następnie musicie wyedytować. Jeżeli macie już gotowy baner, klikamy sobie udostępnij, następnie pobierz. Pobieramy to tło i wrzucamy na YouTube. A. I trzecią rzeczą, którą polecam wam zrobić, to jest dodanie znaku wodnego. Klikamy sobie tutaj prześlij. Ja wybieram moje logo, które będzie się pojawiać w prawym dolnym rogu naszego filmu. Każda osoba, która kliknie w ten film, zostanie przekierowana do opcji subskrybowania kanału. To jest bardzo fajna rzecz. I to, co polecam wam zrobić, to zmienić czas wyświetlania. Wybieramy sobie niestandardowy czas rozpoczęcia i tutaj polecam wam ustawić czas na około 15 30 sekund, dlatego że w pierwszych 15 sekundach widz decyduje się czy zostać na filmie. Więc jeżeli zdecydował się zostać na filmie, pokażecie mu znak wodny subskrybuj, to jest duża szansa, że kliknie i będziecie mieli dodatkowego subskrybenta na waszym kanale. Jeżeli to jest gotowe, klikamy sobie w prawym górnym rogu opublikuj. A teraz pokażę wam jak zmienić nazwę waszego kanału i dodać opis. Wchodzimy sobie do YouTube Studia, klikamy Dostosowanie, wchodzimy w zakładkę Podstawowe informacje i tutaj możemy tą nazwę zmienić. Pod spodem od razu możecie uzupełnić także opis waszego kanału, i przykładowo, możemy sobie wkleić opis z innego mojego kanału, kliknąć Opublikuj. I jeżeli odświeżymy stronę, mamy zmienioną nazwę oraz wklejone informacje. Następnie polecam Wam dodać język tłumaczenia naszego kanału. Przetłumaczymy sobie nazwę kanału i opis. I to jest bardzo ważne, dlatego że są osoby, które przebywają na terytorium Polski, które mówią lepiej po angielsku, po niemiecku i dzięki temu tłumaczeniu, kanał Wasz będzie lepiej docierał właśnie do tych osób. I klikamy sobie Gotowe i tak jak widzicie, możemy dodać kilka języków do naszego właśnie kanału, kilka tłumaczeń. Pod spodem macie adres Waszego kanału, kopiujecie go sobie tym przyciskiem i możecie go swobodnie udostępnić, na przykład na Facebooku czy Instagramie. Tubie także możecie uzyskać niestandardowy adres URL musicie spełnić kilka kryteriów po pierwsze musicie mieć zdjęcie profilowe musicie mieć baner na swoim kanale i co najważniejsze musicie mieć minimum 100 subskrybentów i 30 dni musicie działać na YouTubie także jeżeli te rzeczy spełnicie będziecie mogli tutaj wrócić i zmienić sobie nazwę waszego kanału. W prawym rogu, tutaj na banerze, możemy dodać linki do naszych social mediów, do Facebooka, do Instagrama, możemy tutaj nawet dać dodatkowy przycisk subskrybuj i wszystko to robimy w zakładce dostosowanie podstawowe informacje klikamy. Dodaj linka. Tutaj utwórzmy sobie przycisk subskrybuj dodatkowy. Wszystko to, co musicie zrobić, to skopiować adres waszego kanału, a następnie dodać Taką formułkę, która wyświetla Wam się w tym momencie na ekranie. Teraz, jeżeli klikniemy, Opublikuj, wrócimy sobie na nasz kanał, odświeżymy. I tak jak widzicie, w prawym rogu pojawia się przycisk Subskrybuj. Każdy, kto kliknie, będzie przekierowany do takiego okienka z potwierdzeniem. Jest to oczywiście dla Was dodatkowa szansa na to, żeby zdobyć subskrybenta. Kolejną rzeczą możemy dodać na przykład linka do Instagrama albo na przykład dodać linka do naszej strony. Wszystko oczywiście po opublikowaniu odświeżeniu naszej strony będzie się pojawiało właśnie tutaj. Pod spodem jeszcze macie linki na banerze. Oczywiście możecie tutaj w dowolny sposób określić, ile linków ma się pojawiać. Tutaj, jeżeli chcielibyście, możecie także przesuwać te linki za pomocą tych właśnie dwóch kreseczek i zmieniać ich kolejność. Na końcu macie jeszcze informacje kontaktowe. Tu możecie podać maila, gdyby ktoś chciał się z Wami skontaktować, i ten mail jest widoczny. W zakładce informacje. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której muszę Wam powiedzieć. Maila, którego tutaj podajecie, podawajcie niezwiązanego z kontem YouTube'owym. To może pomóc uchronić Wasze konto przed przejęciem Waszego kanału na YouTube, ponieważ osoby, które często kradną lub przejmują czyjeś konta na YouTube, kanały, używają właśnie tego maila z zakładki informacje do tego, żeby przesłać fałszywego maila z linkami, po kliknięciu w które dostają dostęp do właśnie do kanału na YouTube. I właśnie ten mail, który tutaj będzie niezwiązany z waszym kontem YouTubeowym, być może uchroni was przed tym, albo przynajmniej będzie jakąś formą utrudnienia przejęcia waszego konta. Następnie warto przejść do skonfigurowania strony głównej waszego kanału, czyli zakładki główne. Jeżeli ktoś wchodzi na wasz kanał, to to jest właśnie. Pierwsza rzecz, którą widzi i tak jak widzicie, mamy ekran główny podzielony na sekcje. Sekcje na przykład przesłane filmy, jesteś nowy na kanale, oglądnij te filmy najpierw, shortsy, subskrybuj także popularne filmy i wiele, wiele innych. Czyli co chcecie pokazać widzowi w momencie kiedy on przychodzi na wasz kanał oprócz baneru i zdjęcia profilowego. I to robimy wchodząc w dostosowanie, w zakładkę układ. Tutaj możemy ustawić dwie rzeczy. Po pierwsze Wyróżnione filmy. Wyróżnione filmy to są filmy, które są... Automatycznie odtwarzane dla widzów w momencie, kiedy po pierwsze oni wchodzą, nie subskrybują jeszcze Twojego kanału, czyli po raz pierwszy mają styczność z swoją marką osobistą, swoim kanałem na YouTube. I tutaj oczywiście warto, żeby to był filmik przywitalny. Może warto powiedzieć w nim, kim jesteśmy, co robimy i co otrzyma widz, jeżeli zasubskrybuje nasz kanał. Następnie możemy dodać film dla osób, które już subskrybują Wasz kanał, czyli dla widzów powracających, i tutaj oczywiście można przyjąć na przykład strategię, że będziecie w momencie kiedy wrzucacie nowy film na YouTube zmieniać ten film polecany dla osób subskrybujących już twój kanał. Dzięki czemu napędzicie sobie dodatkowe wyświetlenia na waszym najnowszym filmie. Ale także możecie przyjąć strategię, że tutaj umieścicie najbardziej popularny film wśród wszystkich osób oglądających wasz kanał. I pod spodem mamy polecane sekcje, i tutaj, oczywiście, w miarę jak wasz kanał będzie się rozrastał, będą dochodziły nowe treści, to warto sobie pododawać te sekcje. To, co możecie zrobić na początku, to oczywiście dodać sekcje popularne filmy, możecie ją przesunąć na górę, dzięki czemu widz, który wchodzi na wasz kanał, od razu dostanie te najpopularniejsze filmy wśród waszych widzów. Także możecie oczywiście zostawić sekcję przesłane filmy, czyli najnowsze filmy będą wyświetlane, w kolejności chronologicznej, i tutaj także możemy pododawać inne sekcje teraz na żywo, wcześniejsze transmisje, a także na przykład utworzyć indywidualne playlisty, dzięki czemu tam możecie sami uszeregować filmy w odpowiedniej kolejności. I u siebie na głównym kanale mam to w ten sposób rozpisane, że mamy trzy pierwsze sekcje, to są przesłane pliki, czyli najnowsze filmy pokazują się na samej górze. Mam dodatkową playlistę zrobioną pod nowych widzów. I ona jest nazwana: Jesteś nowy na kanale. Oglądnij te filmy najpierw. Pod spodem mam sekcję krótkie filmy, czyli shortsy. Mam także e, polecane kanały, czyli dwa kanały: BARTEK Dziedzic Live oraz BARTEK Dziedzic Shorts. No, i pod spodem mamy popularne filmy, czyli najpopularniejsze filmy z mojego kanału, ponieważ wiem, że głównie po to wchodzą widzowie, żeby właśnie je obejrzeć. No i kilka playlist, które dodałem indywidualnie pod swoich widzów. Przed opublikowaniem swojego pierwszego filmu na YouTube, oczywiście, jeszcze musimy wprowadzić kilka bardzo ważnych ustawień. Przechodzimy sobie w lewym, dolnym rogu do zakładki ustawienia. Tutaj w ogólnych ustawiamy walutę, w której będziemy się rozliczać w programie partnerskim i będzie to polski złoty. Następnie przechodzimy do zakładki Kanał. Tutaj w podstawowych informacjach musimy wybrać kraj zamieszkania i są to informacje konieczne właśnie do programu partnerskiego z danego kraju, także w jakim kraju zamieszkujecie, w jakim kraju się rozliczacie. Pod spodem także możecie dodać słowa kluczowe opisujące wasz kanał i to, co będziecie na nim publikować. Czyli na przykład wpisałbym na pewno Bartek Dziedzic, ponieważ są to to słowa kluczowe, po których ktoś być może będzie mnie wyszukiwał. Oświetlenie filmowe, YouTube. Jak wybić się na YouTube? Dalej przechodzimy do zakładki ustawienia zaawansowane. I tutaj bardzo ważna rzecz i istotna dla osób, które nie nagrywają treści dla dzieci. Zaznaczcie sobie od razu, żeby Wasze treści nie były kategoryzowane jako właśnie te treści przeznaczone dla dzieci. Ponieważ jeżeli mielibyście tą opcję pierwszą zaznaczoną, to wtedy wszystkie Wasze treści są bardzo dokładnie i rygorystycznie sprawdzane. Także że ja defaultowo, oczywiście mam zaznaczone wszystkie moje treści nieprzeznaczone dla dzieci. Następnie możemy połączyć to konto z kątem Adsense, z naszym kontem do rozliczeń za reklamy, i tutaj pod spodem jeszcze jedna fajna opcja: liczba subskrybentów. Są osoby, które lubią pokazywać liczbę subskrybentów od początku. Są też takie osoby, które ukrywają tą liczbę. Ja polecam Wam wyświetlać zawsze liczbę subskrybentów, nawet jeżeli macie mały kanał. Przechodzimy sobie do trzeciej zakładki: dostęp do funkcji, i tutaj bardzo ważna rzecz: funkcje wymagające weryfikacji numeru telefonu, zweryfikujcie sobie wasz telefon właśnie tutaj, ponieważ dzięki temu będziecie mogli między innymi przesyłać filmy dłuższe niż 15 minut, robić niestandardowe miniatury, transmisje na żywo i odwoływać się od roszczeń z systemu Content ID. Następnie przechodzimy do kolejnej zakładki domyślne ustawienia przesyłania. Tutaj możecie w momencie, kiedy przesyłacie film ustawić, jaki będzie defaultowy tytuł, opis, widoczność oraz tagi. I tutaj często w tych ustawieniach mam dodany opis i u mnie coś takiego wygląda w ten sposób, czyli sekcja zostańmy znajomymi, mamy sekcję subskrybuj oraz opis krótki kim jestem, który zawsze pojawia się, a także na końcu hashtag Bartek Dziedzic TV. Widoczność u mnie mam zawsze ustawioną na niepubliczne, a tagi, które standardowo mam dodane to m.in. Bartek Dziedzic i Bartek Dziedzic Następnie ustawienia zaawansowane. Tutaj warto zaznaczyć sobie, zezwolić na automatyczne rozdziały, dzięki czemu YouTube będzie mógł dodawać sam rozdziały do Waszych filmów. Licencję zostawiamy standardową. Język filmu wybieramy polski. Język tytułu i opis także ustawiamy na polski. Pod spodem mamy sekcję komentarze i tutaj ja mam ustawione standardowo, żeby zezwalać na wszystkie komentarze, ponieważ u mnie nie zdarza się dużo negatywnych komentarzy, obraźliwych i tak dalej, ale jeżeli jeżeli u Was coś takiego się zdarza, może będziecie mieli problem ze spamowymi komentarzami, to tutaj warto sobie przeglądnąć te rzeczy. Być może będziecie chcieli nawet włączać indywidualnie każdy komentarz po sprawdzeniu, także to tutaj wszystko sobie zrobicie. No i na końcu mamy jeszcze opcję pokazywania ile jest osób, które lubią dany film. Ja oczywiście mam standardowo zaznaczoną tą opcję włączoną. Następnie przechodzimy do zakładki społeczność i tutaj możemy dodawać osoby w formie moderatorów, które będą mogły na przykład moderować naszą sekcję komentarzy. Tutaj wystarczy wkleić URL. Ich kanału na YouTube. Mamy także zatwierdzonych użytkowników, czyli osoby, którym ufamy, które będą na przykład miały od razu wyświetlane komentarze. Także możemy ukryć niektórych użytkowników, osoby, które na przykład zachowują się nieładnie na naszym kanale, spamują lub przeszkadzają innym. Ukrywanie użytkowników na kanale robimy z poziomu danego filmu. Kiedy widzimy jakiś komentarz, klikamy sobie trzy kropeczki i tutaj mamy opcję przypięcia tego komentarza na górze, czyli ten komentarz będzie wyróżniony. Możemy usunąć ten komentarz bez jakichś konsekwencji większych dla użytkownika. Możemy ten komentarz zgłosić do YouTube'a, żeby sprawdził tego użytkownika, czy na przykład na innych kanałach nie zachowuje się także nieodpowiednio. Oraz mamy opcję ukryj użytkownika na kanale, czyli dajemy mu shadow bana, czyli użytkownik nie wie o tym, że został zbanowany, może pisać Komentarze, jednak jego komentarze na naszym kanale nie są wyświetlane dla innych użytkowników. I właśnie taki użytkownik zbanowany, pojawia się właśnie tutaj w sekcji ukryci użytkownicy. I tutaj właśnie możecie ewentualnie kogoś z powrotem przywrócić na swój kanał klikając X. -em. Pod spodem, jeżeli sobie zjedziecie na sam dół, macie możliwość zablokowania niektórych obraźliwych słów. Jeżeli są użytkownicy, którzy notorycznie używają jakichś słów, Możecie je tutaj wpisać i z automatu wszystkie komentarze, które zawierają takie słowa, będą blokowane. I pod spodem macie opcję blokowania linków w komentarzach pod swoimi filmami. Jeżeli to wszystko macie ustawione, to wystarczy, że klikniecie zapisz. Gratuluję, świetnie skonfigurowałeś swój kanał na YouTube. Teraz czas na dodanie swojego pierwszego filmu. Jak to zrobić? Jak dodać tytuł, opis? Jak dodać niestandardową miniaturkę? Zrobić z kilku filmów playlistę i wiele, wiele innych. Innych przydatnych informacji, dowiesz się właśnie z tego filmu, który ci się wyświetlił. Tam też unikniesz podstawowych błędów, jeżeli go oglądniesz do końca, ponieważ pokażę ci, co wpływa na to, że dany film ma więcej wyświetleń.